Dobry, witam wszystkich. Dzisiaj mam kosę spalinową Stihla o oznaczeniu FS55. Jest to lekka kosa do zastosowań domowych o mocy jednego konia mechanicznego, wadze 4,9 kg. W komplecie znajdziemy instrukcję obsługi w języku polskim, szelkę uniwersalną, bardzo wygodną, okulary ochronne, klucz uniwersalny, instrukcję obsługi do głowicy żyłkowej, którą mam tutaj załączoną w komplecie. Mamy tutaj ergonomiczny uchwyt oburęczny. Zapewnia swobodę ruchów i komfort pracy podczas wygaszania dużych powierzchni. Uchwyt oburęczny jest również nazywany ergonomicznym uchwytem oburęcznym. Także różnie jest nazywany. Mamy pas nożny tapicerowany, o którym wcześniej wspominałem. Jest bardzo miękki. Jest on bardzo miękki, z takim tutaj zaczepem. O, montujemy sobie podczas pracy tutaj w tym miejscu. Oczywiście możemy sobie regulować to i nawet jest wskazane podług własnej wysokości. Również to tak samo przekręcamy sobie, możemy regulować. Odkręcamy sobie te śrubki, a możemy do przodu albo do tyłu przestawić ten uchwyt oburęczny. Mam tutaj jeszcze tak, głowicę żyłkową. Ta głowica żyłkowa jest automatyczna, także tutaj po odpowiednim obrocie, dużej liczby obrotowej i uderzeniu o podłoże wysunie nam się żyłka i przytnie się o tą ucinaczkę. Także automatycznie będzie się tak samo przycinała. Przekładnia jest bezobsługowa. Tutaj ten otwór służy do tego, żeby odkręcić tą głowicę. Wkładamy sobie ten oto otwór, ten klucz, który mamy w komplecie. Przekręcam, osłuchaj taki zatrzask, możemy sobie ją odkręcić swobodnie. Wał giętki zamontowany w wysięgniku, bardzo fajny. Silnik zamontowany tutaj jest w technologii Tumix. Podczas procesu przypłukiwania warstwa powietrza niezawierająca paliwa zostaje umieszczona pomiędzy wydalanymi spalinami a świeżą porcją mieszanki. W skrzyni korbowej silnika ta powietrzna poduszka redukuje straty paliwa, występuje w związku z procesem przepływania cylindra, chroniąc tym samym zdrowie operatora i środowisko naturalne. Także też Stihl dba o bezpieczeństwo, czyli o zdrowie naturalne. Korek klasyczny, bak półprzezroczysty zamontowany tutaj. W środku znajduje się filtr paliwa. Mamy pompkę na gaźniku ułatwiającą odpalanie tej maszyny. Przełącznik ssania oraz pracy. Dostęp do filtra powietrza. Filtr powietrza włókninowy. Układ rozruchowy tutaj się znajduje wraz z tą tabliczką informującą, jaki to jest sprzęt. Wydech z tej strony, od boku wygląda tak. Mamy ten uchwyt wielofunkcyjny, czyli wszystkie tutaj funkcje sterowania silnikiem praktycznie znajdują się w jednym miejscu. Tutaj, żeby włączyć na pozycję start, musimy nacisnąć dwie przepustnice i dopiero teraz skoczy nam na start. Po naciśnięciu automatycznie przyłączy się nam na jedynkę i na pracę. Całość wygląda tak. Jeszcze tutaj z ciekawości mogę dodać, że do tej kosy możemy zamontować różnego rodzaju głowice, narzędzia tnące oraz noże różnego rodzaju. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do moich dalszych filmów.